Cześć! Od przysiadu do wyskoku. To między innymi wyjaśnię w tym materiale, ale też jest to druga część. Pierwszą część macie w linku tutaj. 5 wymagających ćwiczeń na górną połowę ciała. To jest pewnego rodzaju kontynuacja. W tym materiale martwy ciąg, wskok na skrzynię i rywanie hantlem. Co te ćwiczenia mają wspólnego? To, że są wymagające i to, że dobrze jest je uprzedzić odpowiednią regresją. Pierwsze ćwiczenie, martwy ciąg z ziemi. Co może okazać się trudnością? Przede wszystkim to, że jest większy zakres ruchu, czyli możemy nie być w stanie ułożyć tułowia w sposób neutralny, a dobrze by to było zrobić, bo zależy nam na optymalizacji ruchu, czyli nie chcemy się zgarbić, tylko chcemy mieć tułów neutralnie ułożony, a jest to dużo łatwiej zrobić, kiedy sztanga jest na podwyższeniu, lub też pokazuję wersję z kettlem, gdzie obciążenie jest na podwyższeniu, mamy krótszy ruch. Dużo łatwiej jest nauczyć się prowadzić sztangę czy obciążenie, kiedy zaczynamy z pozycji wyżej. Podnosimy sztangę i często ucieka nam od ud, co powoduje, że jest trudniej i uczymy się trochę takiego błędnego wzorca. Czyli podsumowując, mówiąc o martwym ciągu, powinniśmy myśleć o dwóch rodzajach progresji. Pierwsza progresja to jest zwiększanie zakresu ruchu, a druga progresja to jest dobieranie rodzaju obciążenia. Łatwiej jest to zrobić na kettlu, a na sztandze jest trudniej, przez to, że trudniej jest ją prowadzić. Najpierw przysiad, później skok na skrzynię. Dlaczego tak? No bo jedno jest ćwiczeniem statycznym, a drugie jest ćwiczeniem dynamicznym. Przysiad wcale nie jest łatwym ćwiczeniem, jest złożonym ruchem i należy o tym pamiętać. Na początku proponuję wersję z kettlem z przodu, na pewno nie ze sztangą z przodu w ten sposób, bo to wymaga mobilności. Ta pozycja może się okazać na tyle trudna, że będzie przeszkadzała w robieniu przysiadu, więc bierzemy kettla, trzymamy przed sobą i teraz jak dopiero ten ruch jest zoptymalizowany, wychodzi nam dość naturalnie, to jeżeli potrzebujemy takiego ćwiczenia jak dynamiczny skok na skrzynię, no to wtedy go używamy. Zasada progresji od ćwiczeń dwunożnych do ćwiczeń jednonożnych. I przechodzimy do rwania. I na przykładzie rwania z hantlem wyjaśnię, dlaczego jest to ćwiczenie wymagające i złożone. Sam ruch jest złożony, bo trzeba być w stanie zrobić martwy ciąg, trzeba być w stanie wykonać, wejść w pozycję z hantlem nad głową, która nie jest łatwa, jak wiadomo, bo już to tłumaczyłem w poprzednim odcinku, bo trzeba mieć pełne zgięcie w stawie ramiennym. Jeżeli tego nie ma, to pozycja będzie ciężka, więc kilka rzeczy tu będzie trzeba połączyć. Jest to ćwiczenie trudne ze względu na szybkość wykonania tego ruchu, ono musi być wykonane szybko. Jest to ćwiczenie trudne ze względu na złożoność ruchu i na to, że hantel musi być odpowiednio prowadzony. Będzie łatwiej wykonać to ćwiczenie, kiedy będziemy prowadzić obciążenie blisko ciała i tego też się trzeba nauczyć. Wiele ruchów trzeba złożyć razem. Wiemy, że biomechanika tutaj w tym ćwiczeniu będzie przydatna, czyli ustawienie tułowia w naturalnych krzywiznach z takim właśnie wypiętym tyłkiem spowoduje to, że będziemy w stanie go mocniej wykorzystać, że pozycja będzie mocniejsza i wygenerujemy większą siłę. Tyle w tym materiale. Trenujcie mądrze. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie lajka. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to zostawcie subskrypcję i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!